Dzień dobry moi kochani, witajcie ponownie na moim kanale, na kanale Nowoczesna Mama. Dzisiaj jest dzień, w którym ogarniam mieszkanie i postanowiłam, że pokażę Wam część z mojego sprzątania, czyli część, w którym jesteśmy, czyli kuchnia. To jest jedna część kuchni, jeszcze z mojej lewej strony jest część, gdzie jest lodówka oraz spiżarnia i tam przechowujemy różne rzeczy. Pokażę Wam wszystko, co i jak. I dzisiaj chciałam się zająć takimi rzeczami jak posprzątanie w niektórych miejscach, w niektórych szafkach, szufladach, przeorganizowanie trochę żywności, bo mi się za dużo już w tych szafkach nie da zmieścić, więc stwierdziłam, że może coś pokombinuję, żeby to jakoś dobrze poukładać. Będę czyścić ekspres, zmywarkę, piekarnik, płytę muszę wyczyścić, bo jest już dosyć brudna, może ta kuchnia nie wygląda jakoś strasznie brudno. Natomiast raz w tygodniu robię taki generalny porządek tego wszystkiego, a staram się raz na miesiąc posprzątać tak dokładnie AGD, żeby ono, wiadomo, nie niszczyło się w naszym użytkowaniu. Muszę odkamienić czajnik, pokażę Wam dobry trik na, aby ten czarny zlew był czarny z połyskiem, a nie matowy. Więc co jeszcze będziemy robić? Pewnie tutaj nie widać, ale szyba też jest trochę już brudna, bo no wiadomo, jak się gotuje na płycie, no to tutaj wszystko mi tutaj kapie na tą czarną ścianę i tutaj kamera na pewno tego nie wychwytuje, ale ja widzę, że tu są kropki od wczorajszej kolacji. Normalnie każdego wieczoru po kolacji sprzątam z blatu i ścieram tutaj płytę i wszystkie szafki, bo jak się dotyka, to się odbijają palce, więc staram się to codziennie zrobić. Natomiast wczoraj tego nie robiłam po to, aby Wam pokazać dzisiaj w dzisiejszym filmie, jak to robię. Jesteśmy w drugiej części mojej kuchni. Nastroiłam sobie pojemniki, do których chcę wypakować żywność. Mam nadzieję, że mi się to zmieści, jak nie, no to będę jakoś tam kombinować. Aha, jeszcze klipsy sobie muszę wyciągnąć. Tak, tu jeszcze mam klipsy. Ogólnie pojemniki mam wszystkie z IKEA. Tutaj sobie nastroiłam wszystkie, mam nadzieję, że potrzebne ściereczki, rękawiczki, bo sprzątam w rękawiczkach. Tutaj mam płyn do szyb, płyn do płyty, mleczko do czyszczenia, antybakteryjny płyn i płyn do mebli. Dobra, tutaj mam ręcznik papierowy, który mi się też na pewno przyda. I co, tak jak Wam mówiłam, lodówki dzisiaj pewnie nie będę sprzątać, bo to już nie zdążę, nie mam aż tyle czasu, żeby generalnie lodówkę posprzątać, więc to mam nadzieję, że to w innym filmie będzie sprzątanie lodówki. Natomiast tak, u góry w szafkach mam spiżarnię, czyli rzeczy, które są na zapas. Więc tam też nie będziemy tego ruszać. Natomiast tutaj w szufladach jest masakra, więc tym się głównie zajmiemy. I mam nadzieję, że tak, że taka tematyka Was interesuje. Zapraszam Was do miłego oglądania, a ja biorę się za robotę.
guys die. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last stand. My last stand. I don't wanna let myself down, myself. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me, oh, will you believe? So
like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Wyciągłam sobie tutaj z jednej szafki wszystkie moje przyprawy. Tutaj mam przyprawy, rzeczy do pieczenia, ciast. I co? Tu mam taki pojemniczek na przyprawy. Tutaj będę wkładać przyprawy otwarte, które mam otwarte. I będę sobie to wszystko układać. Kupiłam sobie też pojemniczki takie z Ikei na przyprawy, ale nie wiem, czy mi się one w sumie sprawdzą. Zobaczymy. I mam jeden pojemnik na, myślę, że ten pojemnik z Ikei też użyję na przyprawy, które mam jeszcze nie otwarte. Część z nich muszę tutaj przepatrzeć, bo mają na pewno już przeterminowane są albo mają krótką datę ważności, więc muszę sobie to posegregować. This is not-
song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come on. I dobra, kochani, pokazuję wam efekt końcowy. Ostatnia szuflada wygląda tak. Tu mamy płatki, niestety muszę... Nie wiedziałam, jak te pojemniki będą się sprawować, ale widzę, że są świetne, więc do tych płatków muszę dokupić jeszcze takie pojemniki, bo są rewelacyjne, czyli tutaj będzie ostatnia szuflada. To jest szuflada taka, że jak Mikołaj coś tutaj otworzy, no to nie ma raczej słodyczy oprócz tutaj biszkoptów na tiramisu, ale tiramisu będę dzisiaj robić. Więc tak. Tutaj mamy płatki, tutaj mamy też płatki, tu mamy musli, orzechy. Kolejna szuflada to jest szuflada makaronów. Tu mam nieotwarte makarony, tu resztki spaghetti. Do spaghetti chyba muszę kupić ten wysoki pojemnik. Tu mam soczewice, mak soczewica. Tutaj są otwarte, które były makarony, to podsypywałam do... Tu mam płatki owsiane, makaron na lasagne, no i makaron penne. Wyżej szuflada to są herbaty, bułka tarta, miks z kasz, dużo serwetek, sól, czekolada. Do picia. Tu jest Nutella. No i tutaj sobie poukładałam takie rzeczy. W szufladzie z przyprawami. Wygląda to tak. Tutaj są te kasze, co wam mówiłam. To są takie, które używamy i je pewnie zazwyczaj raz na tydzień nie wymieniam, bo zużywamy. Tu mam wszystkie przyprawy w pojemniczkach, jak liść laurowy. Ziele angielskie tu sobie przesypałam, bo miałam parę otwartych proszków do pieczenia, więc sobie tu przesypałam. Tu mam te rzeczy do dekoracji, one jeszcze nie są przeterminowane, więc zostawię. Tu mam wszystko do ciast, tu mam przyprawy nieotwarte, a tu są przyprawy otwarte i tu jest chili.
Więc tak to wygląda. I to wszystko, kochani, co? Mam nadzieję, że filmik wam się, że taki filmik wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście ze mną pierwszy raz na kanale, zachęcam do zasubskrybowania kanału. I oczywiście zapraszam do oglądania innych moich filmów. I co? Widzimy się w kolejnym filmie.